Cześć, z tej strony Konrad, ekipa Xtreme Hardware. Dzisiejszy materiał w pełni poświęcony będzie Turingom, w tym wypadku RTX 2080 Ti. Akurat tutaj, jak widzicie, stoją dwa na stole. Zacznijmy przede wszystkim od budowy tych kart i jakości chłodzenia. Dla przykładu Titan X Pascal, karta naprawdę piękna w formie referencyjnej, jednak nie idealna, ponieważ turbinka, można powiedzieć pierdziawka, nie zapewnia tym kartom odpowiednich warunków termalnych i jest po prostu głośna. Natomiast RTX 2080 Ti, nawet jak bierze się tą kartę do ręki, to jest po prostu ciężka. To jest czołg zbity. Mamy, tak jak w Pascalu, mamy backplate plastikowy. Tutaj backplate to jest zbite aluminium. Karta naprawdę ciężka, pięknie wykonana. Jeżeli chodzi o finy na radiatorze, są wręcz idealne. Jest to dzieło sztuki, arcydzieło. Wręcz, ja niesamowicie wręcz jaram się tymi kartami, są po prostu piękne. I teraz tak, jakość chłodzenia. Bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, ponieważ te dwa wentylatory naprawdę są w stanie konkurować, a wręcz konkurują z solidnymi, niereferencyjnymi konstrukcjami vendorów, jak Asus, MSI i tak dalej. Także te karty są naprawdę i ciche, i chłodne, i wyglądają pięknie. Mamy 16-fazową sekcję zasilania, która pozwala na solidne OC. Jednakże limitem jest tutaj akurat BIOS karty. Fandersy mają limit BIOS z limitem do 320 W. Natomiast można na przykład wgrać, ale akurat nie do Fandersa, o czym za chwilę, BIOS 380 W, na przykład do wersji Asus Dual OC. Ten BIOS jest wypuszczony przez Galaxa. Dlaczego do Fandersa się go nie wgra? Ponieważ jest po prostu BIOS zablokowany w tym momencie. Mam nadzieję, że mózgowcy od NV Flash pozwolą na odblokowanie możliwości wgrania BIOS-u, dzięki czemu karty pod wodą będą dostawać kolejnego kopa. Bez LC nie ma podejścia. Kolejna sprawa. Kontrowersje wokół ceny. Cóż, przyznać trzeba, że Turing startu łatwego nie miał i ktoś w Nvidii powinien solidnie beknąć za, po prostu, ładnie mówiąc, solidnie spartoloną premierę. Dlatego, że karty, naprawdę karty godne, wydajne, bardzo solidne i przyszłościowe. No niestety premiery udanej nie miały, do tego jeszcze gwoździem do trumny była tutaj akurat cena. Bo spójrzmy, jak sprawa wygląda. Titana X Pascal czy Titana XP, czyli odświeżoną jego wersję, można było nabyć za $1200. Czyli dokładnie tyle samo co RTX 2080 Ti. I wszystko byłoby ok, gdyby ta karta była Titanem. Natomiast jest to Ti-ka, która jest niemalże 70% droższa od przykładowo 1080 Ti. I to budzi pewien niesmak i kontrowersje. Tylko czy te kontrowersje są oby do końca uzasadnione? Powiem w ten sposób. Na wielu portalach, szczególnie na pewnym polskim portalu, tutaj nazwy wymieniać nie będę, ale jak ktoś jest domyślny, lubi poszukać, znajdzie konkrety, informacje, te karty zostały mocno pociśnięte, zhejtowane, gdyż stwierdzono, iż za 20% wydajności więcej płacimy prawie dwukrotną cenę. Niestety, jeżeli ktoś testuje te karty na mainstreamowej platformie, do tego nieoptymalnie podkręconej, a prawdopodobnie wręcz na innej platformie niż ta, która jest przedstawiona na stronie jako platforma testowa, bo o dziwo szybko nastąpiła zmiana platformy testowej w opisie, ale to już mniejsza opcja, i wychodzą bzdury, no to później tak naprawdę zasiewa się dezinformację i wychodzi bagatela 20% większa wydajność od GTX 1080 Ti, co jest wierutną bzdurą. Dlaczego akurat testujemy te karty na procesorze 18-rdzeniowym, 36-wątkowym i 97980XE, podkręconym do wartości 4,5 GHz, przy mesh 3.1 i pamięciach 3800, CL16-16-16T1 w quadzie. Ponieważ nawet 8700K w wypadku najczęstszym jest potężnym bottleneckiem dla tejże karty. Jak się okazuje, moja opinia na temat wydajności tych kart, przyznam, jestem pozytywnie zaskoczony. Oczywiście są takie momenty, gdzie no, karty, że tak powiem, dupy nie urywają, bo w DirectX 11 niejednokrotnie mamy zyski względem 1080 Ti tylko od 30 do około 40%, co można powiedzieć, że jest naprawdę i tak solidnym skokiem, ale od nowej generacji oczekiwalibyśmy więcej. Jednak, co bardzo ciekawe, w DirectX 11 zazwyczaj ta wydajność
W 4K to około 30 do 45% względem 1080 Ti. Dlaczego mówię o 4K? Ponieważ nawet na tak mocarnym procesorze jak 7980XE poniżej 4K, czyli 1440p, 1080p bywają bottlenecki, przez co wyniki się po prostu spłaszczają. Nawet Nvidia w swoich dokumentach zaleca testowanie tych kart na platformie HEDT i to w 4K z maksymalnymi ustawieniami, z antialiasingiem, by po prostu nie było zjawiska wąskiego gardła, czyli ograniczenia karty przez zbyt słabą platformę. Teraz tak, Direct 12. Skok względem Pascala, topowego Pascala, to około 50%. Już jest więcej, jest solidnie. Vulkan, nawet do 80%, przykładowo Wolfenstein 2. I Unreal Engine 4, też około 60 do 70%. Także te karty, jakby nie patrzeć, naprawdę dostają kopa w API Direct 12, na silniku Unreal Engine 4, czy też w API Vulkan. No i w Directie 11 tutaj miałem taki przykład akurat Metro Last Light, które było w stanie zanotować przewagę około 80% na RTX 2080 Ti versus Titan X Pascal, czyli karta nawet 5% szybsza od GTX 1080 Ti. Także tak sprawa wygląda. Niestety, tutaj ta premiera Turinga została spartolona przez przede wszystkim brak na wstępie gier, które obsługują ray tracing, a tutaj muszę dodać, że Turing deklasuje Pascala o nawet 650% i więcej w ray tracingu, jak zobaczycie w naszych materiałach. No i generalnie rzecz biorąc, no właśnie tutaj ta kontrowersja związana z ceną. Wiadomo, że szczególnie na polskich forach narzeka się na coś, że coś jest za drogie. Natomiast tutaj, drodzy użytkownicy, zwróćcie uwagę na to, że jeżeli przykładowo, bez obrazy dla nikogo, bo nie uważam, żeby ktokolwiek, kto posiada słabszy sprzęt, był jakkolwiek gorszy. Natomiast jeżeli ludzie posiadający, załóżmy, i5, 8400 i GTX 1060 wylewają hejty i pomyje na karty, które są droższe od ich całej platformy, i wyzywają przy tym użytkowników, którzy chcą sobie pozwolić na te karty, mogą sobie pozwolić i mają taką zajawkę, no to niestety przyznać należy specjalny order. Ok, przejdźmy do tematu, który tak naprawdę jest, można powiedzieć, wartością rdzenną kart RTX, czyli ray tracing. Jest to technika śledzenia promieni w czasie rzeczywistym, czyli odbicia lustra, wszelkiego rodzaju odbicia od powierzchni i tak dalej. Coś, co tak naprawdę jest bardzo zbliżone do fotorealizmu i moim zdaniem jest to niesamowity skok jakości grafiki właśnie w stronę tak naprawdę fotorealizmu, w stronę tego, by odczuwać jeszcze większą imersję z gier, tak by czuć się jak w realnym świecie. I teraz to, co bardzo ważne. Sam szalony guru Nvidia Jensen twierdził, iż pracowali dobrych parę lat nad architekturą Turing. Nie wiadomo, ile w tym jest marketingu, nie wiadomo, ile w tym jest prawdy, mniejsza o to. Natomiast to, co bardzo ciekawe, pamiętam, jak szalał na scenie i krzyczał Giga Rays, Giga Rays. 10 Giga Rays. I love Giga Rays. Sprawdziłem sobie, jak wygląda sprawa wydajności tych 10 Giga Rays, które ma RTX 2080 Ti i jest to 100 teraflopsów, czyli fenomenalna, potężna liczba, która mówi o ogromie wydajności, jaka w tych kartach drzemie. Na ten moment jeszcze nie wiem, jak bardzo przełoży się to na wydajność w grach, bo jeszcze takich gier nie mamy. Natomiast przykładowo Titan X Pascal bądź 1080 Ti posiadają około 1,1 do 1,2 wydajności Giga Rays. Jak to się przekłada na wydajność? No, w tym momencie w grach nie jestem w stanie tego sprawdzić, ponieważ jeszcze gier na dzień dzisiejszy takich nie ma. Natomiast, jak zobaczycie w testach, odpaliłem demko Ray Tracing Star Wars Reflections, gdzie mamy akurat Ray Tracing w czasie rzeczywistym. Zacznijmy od rozdzielczości 2560x1440p z DLSS na, zaraz o DLSS powiem, ale na RTX 2080 Ti. Zanotowałem około 60 do nawet 80 klatek na sekundę. Najmniejsza wartość to było 45 klatek na sekundę. Przypominam, że to demko jest renderowane w czasie rzeczywistym i po prostu no, karta ma tam co robić. Titan X Pascal zaś miał 8 do max 15 klatek w ray tracingu, także no, tutaj został całkowicie zniszczony przez Turinga. Natomiast tutaj trzeba przyznać, że Titan X Pascal nie obsługuje DLSS, ponieważ nie ma jednostek Tensor, o tym za chwilę. Jednakże przykładowo w 4K ta karta generowała od 3 do około 5, chyba nawet 8 klatek, ale zazwyczaj około 3 klatek z tego co pamiętam. Turing generował
około 35 do 404 klatek. Zanotowałem, że absolutnie najniższa wartość to było i tak 25 fps. Należy tutaj szczególną również uwagę zwrócić na technikę antialiasingu, mianowicie DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling. Technika całkowicie wykonywana hardware'owo, oparta na mocy obliczeniowej rdzeni Tensor, które są dostępne w kartach Turing oraz w karcie Titanvolta. Generalnie rzecz biorąc, to co jest bardzo istotne, to fakt, iż ten rodzaj antialiasingu wykonywany jest całkowicie hardware'owo przez rdzenie Tensor, co pozwala całkowicie odciążyć rdzenie CUDA w wypadku tejże techniki antialiasingu. Przykładowo na Pascalach, w momencie kiedy chcieliśmy włączyć antialiasing, no to oczywiście, że tak powiem tutaj łopatologicznie, moc obliczeniowa podbierana była z rdzeni CUDA, przez co wydajność spadała w zależności od rodzaju antialiasingu o tam różnego rodzaju dane procentowe, natomiast w wypadku Turinga czegoś takiego nie będzie. I to, co jest również bardzo istotne, to fakt, że wedle zapewnień NVIDII, zobaczymy, przyszłość to zweryfikuje, ile w tym prawdy, a ile w tym marketingowego gadania, NVIDIA zobowiązuje się do tego, że gry będą coraz lepiej wyglądać, jeżeli chodzi o kwestię wygładzania krawędzi, tego antialiasingu, i działać szybciej dzięki temu właśnie, że sieci neuronowe uczyć się będą coraz lepszego wykorzystywania tej technologii i rozwiązania implementowane będą w kolejnych sterownikach, czyli tak naprawdę no zobaczymy, jak to będzie finalnie działać, natomiast obietnice są wielkie, oczekiwania są jeszcze większe, a jak wiadomo, przyszłość zweryfikuje, czy tutaj mamy typową opcję pod tytułem obiecanki, cacanki, a głupiemu radość, czy naprawdę namacalne możliwości, które zaowocują fenomenalnymi efektami. Ok, podsumowując, polecimy troszkę o technikaliach, jeżeli chodzi o bebechy kart. Zaczynając od najsłabszego czarnego kurdupla, w tym wypadku chłopca do bicia, Titan X Pascal posiada 3584 rdzenie CUDA, 96 ROPów, 224 jednostki TMU, szynę 352 bity i 12 GB pamięci VRAM GDDR5X. Nie posiada rdzeni RT ani nie posiada tensorów. Natomiast 2080 Ti posiada 4532 rdzenie CUDA, 88 ROPów, 272 TMU, 544 rdzenie Tensor oraz 68 rdzenie RT, wszystko okraszone szyną 352 bit i 11 GB pamięci VRAM GDDR6. Titan Volta, 5120 rdzeni CUDA, 96 ROP, 340 TMU, 640 rdzeni Tensor, brak rdzeni RT. Przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Zobaczymy w przyszłości przy testach Titana Volta versus RTX 2080 Ti w ray tracingu, jak ta karta wypada i czy coś tam jest ukryte, o czym nie wiemy. Wszystko jest możliwe z NVIDIA. No i oczywiście tutaj Titan Volta posiada również pamięci HBM2 na szynie 3072 bit, 12 GB pamięci VRAM. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o RTX-y, karty według mnie są innowacyjne, bardzo udane. Oczywiście można się czepiać o za wysokie ceny, ale trzeba wziąć pod uwagę olbrzymi problem z uzyskiem tak potężnego chipu jak TU102 i generalnie rzecz biorąc trzeba się również uzbroić w świadomość, że z racji sytuacji politycznej, można powiedzieć wojna handlowa Chiny versus USA, ceny w najbliższym okresie, to jest parę miesięcy, podobno wzrosnąć mają o 25%. Więc no nie chcę nikogo namawiać do wydawania pieniędzy na zabawki, natomiast jeżeli, drogi użytkowniku, akurat chcesz kupić sobie RTX-a, zastanawiasz się, czy warto, to powiem Ci, że tak powiem, z perspektywy entuzjasty, że jak najbardziej, tym bardziej jeżeli przykładowo posiadasz już karty topowe na Pascalu, jak 1080 Ti czy Tytany, sprzedaj je. Możesz na przykład sprzedać te karty na eBayu niewiele tracąc, albo nawet w wypadku Titanów zrobić sobie całkowicie darmową przesiadkę na RTX 2080 Ti i nabyć te karty taniej, ponieważ jak niebawem wzrosną ceny o 25%, no to dopiero będzie płacz. A co do płaczu? Drodzy użytkownicy, nie obrzydzajcie chęci kupienia sprzętu tym, którzy mają zajawkę, tym, którzy chcą zainwestować w nową technologię i tak jak mówiłem wcześniej, no po prostu bez cebulowania. Bądźmy entuzjastami, cieszmy się tym, co przynosi nowa technologia, co przynoszą nowe zabawki. Jeżeli ktoś nie chce tak naprawdę z tego korzystać, bądź nie ma takiej potrzeby, to niech nie obrzydza innym ich wyborów i niech po prostu nie ciśnie, jak robią to niektórzy smutni, sfrustrowani ludzie, tacy ludzie na forach, bo jest to po prostu niesmaczne i czas o tym mówić głośno. Zapraszam teraz do materiału. Pozdrawiam, Konrad.
mówimy tak wszystkim pozytywnie nastawionym do rozwoju technologii entuzjastom i mówimy nie cebulom. Cześć!
Thank you.
warte swojej ceny, jest idiotą! Po co przepłacać? Po co? Rzekła cebula. Jesteś głupim chamem! Co ty robisz? Jezu! Gim! Tak kończymy z cebulą.